Dzisiaj jest 1 listopada i dostałam od mojego brata w prezencie balonik, ponieważ robimy próbę i to jest mój pierwszy raz z Helem. I zobaczymy, jak wysoko będę i cienko śpiewała, jak wciągnę sobie tego Kubusia Puchatka bardzo głęboko. No to próbujemy. No to teraz mówię tak. Nie wiem, czy mi się głos zmienił. Troszeczkę. Trochę wyżej było, nie? To próbujemy jeszcze raz. No to teraz jak mówię? Mówię bardzo fajnie, ale fajny głos mam. No to dobra, no to jest... No to jest czas, muszę powiedzieć, że za drugim razem, za drugim dechem chyba się to dłużej utrzymuje. Chyba mówię jak smerfetka. Jeszcze raz. Zrobimy jeszcze trzeci wdech, zobaczymy. Jeszcze. No to zobaczymy, jak teraz mówię. Ale fajny głos, ale jest lepszy niż modulację. W Logiku, naprawdę. Teraz to chyba zaczęło działać. A więc bardzo Was pozdrawiam z moim nowym głosikiem. Mam nadzieję, że na koncertach będzie powoli coraz niżej. A teraz póki co mogę mówić właśnie tak. Ciekawe jestem, jak na chłopaków to zadziała, skoro na mnie tak to działa. Może to nie jest widoczna zmiana? Nie wiem, widoczna zmiana? Może powoli zaczynam teraz odzyskiwać swój normalny głos? Teraz mówię normalnie. No, więc polecamy. Teraz mojemu bratu dam. Zobaczymy, jak wyjdzie. Próbujemy z facetem? To jest mój brat, Marek. Próbujemy. To on mnie wszystkiego uczył, bo on jest naukowcem i naukowcy to z Helem często się bawią. No ja tam żadnej różnicy nie widzę, no ale może tak być, że mówię trochę inaczej. Ale chyba nie ma żadnej takiej większej różnicy, co jak powiesz. Może troszeczkę. Mi się wydaje, że twoja zmiana była bardzo widoczna. Jeszcze raz? No. To zobaczmy. No nie wiem co to, ale może tak trochę jak Smurf, trochę jak Gargamel. Może jeszcze ty raz spróbuj. Spróbuj jeszcze raz, ostatni, do końca. No dalej, dalej. No to ja mówię właśnie teraz tak, ale fajnie. Naprawdę chyba to zaczynało. O, ale smerfetka jestem. Ale czas. No, teraz zadziałało. To może też ostatniego macha teraz tu zrobić? Ale to fajnie działa. Chyba jestem inną dziewczynką. No, to w takim wypadku, w takim właśnie ładnym momencie chcielibyśmy pożegnać. Pa! Hej!